Cześć, jestem Bartik z kanału Strefa Strachu Bartix. Dzisiaj, z okazji Halloween, przedstawię wam iceberg, który chciałem zrobić już od dawna, a dzisiaj jest na to idealna okazja. Będzie to iceberg o strachu, dokładnie o rzeczach, których się boimy. Zacznijmy. Lasy. Lasy od zawsze przerażały, szczególnie w nocy, gdy jest już ciemno. Wpływ na to mają głównie horrory lub filmiki z duchami na YouTube i nie tylko. Horrory to filmy, które głównie mają za zadanie przestraszyć widza. Niektóre były na tyle szokujące i straszne, że zakazano ich emisji. Najpopularniejsze to Halloween, Piątek 13, Krzyk czy Koszmar z ulicy Wiązów. Straszne gry. Czasem nazywane również horrorami, to gry, które tak samo jak filmy, mają nas wystraszyć. Najpopularniejsze to FNAF, Sonic Exe czy Doki Doki Literature Club. Straszne reklamy. Najlepszym przykładem takiej jest reklama kawy Keifi ze słynnym samochodem jadącym przez drogę. Miejskie legendy. Niektóre miejskie legendy są naprawdę niepokojące, jak na przykład Czarna Wołga czy Getzko, a niektóre wręcz zabawne, jak Szereg z Dzierzgonia. Strach przed ciemnością. To również może pochodzić od horrorów, zważając na niektóre sceny. Lęk ten jest powszechny u osób młodszych, jednak czasami występuje też u starszych. Łańcuszki. Największą popularność osiągały w latach 2000. Przeważnie polegały na straszeniu odbiorcy albo jakąś postacią, albo że osoba odbierająca łańcuszek zginie, albo wręcz przeciwnie. Jeśli wyśle wiadomość do określonej liczby osób, dostanie nagrodę. Straszne filmiki na YouTube. Do absolutnych klasyków należą Salad Fingers, I Feel Fantastic czy Ratafak Plachta. Obecnie nie są ani trochę popularne jak kiedyś i raczej wymierają. Duchy na kamerze. Mógłbym to podpiąć pod poprzednie entry, ale ten gatunek jest na tyle wyjątkowy, że wymaga własnego. Filmiki typu duchy uchwycone na kamerze były kiedyś absolutnym hitem polskiego YouTube. Każdy, kto ma więcej niż 15 lat, widział chociaż jeden taki. Nieodłącznym ich elementem była muzyka z Archiwum X w tle. Creepypasty. To straszne historie internetowe, które swoje najlepsze lata zdecydowanie mają już dawno za sobą. Ich treści były przeróżne, a najpopularniejsze postacie, takie jak Slenderman czy Jeff the Killer, stały się ikonami kultury. Tabliczka Ouija. To przedmiot składający się z tabliczki z alfabetem i szkiełka do odczytywania. W założeniu służy do komunikacji ze zmarłymi, ale to czy działa jest opinią sporną. Krwawa Mary. To wyzwanie polegające na przyzywaniu krwawej Mary do lustra. Aby to zrobić, należy ze zgaszonym światłem przed lustrem przy zapalonych świecach 12 razy powiedzieć krwawa Mary, żeby ta się zjawiła. W internecie aż roi się od takich filmików, ale czy są one prawdziwe, to już pozostawiam wam. Trzecia w nocy. Trzecia w nocy jest uważana za straszną, ponieważ istnieje legenda, że to godzina, w której aktywują się duchy. Cały straszny klimat wokół tej godziny zniszczyły różne kanały z kontentem dla dzieci nagrywające filmy tego typu. Kampanie społeczne. To krótkie filmy, które mają na celu zwrócić uwagę na różne tematy. Niektóre, aby naprawdę uświadomić powagę problemu, którego dotyczy, są bardzo niepokojące. W opisie macie link do kompilacji strasznych kampanii. Kryptydy. To różne stworzenia, których istnienie jest jedynie legendą. Najpopularniejsze to Bigfoot, UFO czy potwór z Loch Ness, zwany również Nessie. Zaginione odcinki. To rodzaj creepypast o zaginionych odcinkach różnych kreskówek, w których dzieją się najróżniejsze rzeczy. Często występuje w nich gore.
Na YouTube jest pełno takich rzekomych odcinków. Urbexy to zwiedzanie opuszczonych budynków i miejsc, czasem w nocy, gdy jest już ciemno. W internecie jest dużo materiałów o duchach uchwyconych w trakcie urbexu. Teorie spiskowe. Teoria spiskowa to próba wyjaśnienia genezy zdarzenia, przebiegu wydarzeń lub sytuacji, stojąca w opozycji do powszechnie uznawanej wersji. Wiele z nich jest naprawdę niepokojących, szczególnie niektóre z kreskówek, jak na przykład ta, że dzieci z Eda i Ediego nie żyją. Dzikie zwierzęta w Polsce. Tak, zdarzały się takie przypadki, jak na przykład słynna puma, czy trochę mniej znany szympans. To, że niektóre zwierzęta są niebezpieczne, spowodowało masową panikę. Klątwy to rodzaj magii, której celem jest szkoda emocjonalna, mentalna, duchowa, a nawet fizyczna osoby, którą przeklinamy. Niektórzy bardzo boją się takich rzeczy i stosują różne metody zdjęcia klątwy. Same klątwy były też poruszane w łańcuszkach, o których wspomniałem wcześniej. Guma turbo powoduje raka. Poruszałem już temat miejskich legend, ale ta bardzo się wyróżnia. Kiedy guma turbo była w Polsce popularna, zaczęła krążyć plotka, że jeden ze składników gumy jest rakotwórczy. Nie była to oczywiście prawda, jednak wiele osób rzeczywiście się tego bało. Gra w windę. To dość personalne entry, ale jestem pewny, że niektórzy z was o tym słyszeli. Gra w windę, oryginalnie Elevator Game, to gra polegająca na przeniesieniu się do innego wymiaru za pomocą windy. Klikając kolejne piętra, będą dziać się różne rzeczy. Na przykład na pewnym etapie dołączy do nas zgniła kobieta. Gra oczywiście nie jest prawdziwa. Była zwyczajnie legendą. Jednak te kilka lat temu wiele osób bardzo bało się to sprawdzić. I to na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że podobał wam się taki prezent na Halloween. Ja się z wami żegnam. Cześć.